Witam Państwa serdecznie w kolejnym cyklu naszych spotkań malarskich. Tym razem będziemy wspólnie celebrować 21 czerwca jako Narodowy Dzień Ludności Rdzennej Kanady. Będziemy celebrować tą specjalną okazję malowaniem obrazu w stylu jednego z obecnych, bardzo znanych artystów kanadyjskich, Jima Oshkenegish. Naszym motywem będzie łosoś, jedna z tych ryb, która reprezentuje wschodnie i zachodnie wybrzeże Kanady. Rozpoczniemy od rysunku, który będzie bardzo stylizowany. Nie będziemy zwracać dokładnie uwagi na specyficzne detale. Nas bardziej interesuje utrzymanie linii, która będzie reprezentować ten gatunek ryby. Do tego dołożymy specyficzne ornamenty w środku naszej ryby, które będą rysowane w stylu naszych rdzennych kanadyjskich artystów. Do tego dołożymy jeszcze linię organiczną reprezentującą powierzchnię wody i oczywiście słońce. Po tym, jak szkic będzie wykonany ołówkiem, przejdziemy do pokrywania linii grubym pisakiem koloru czarnego. Jeżeli wolą Państwo wybrać pisak innego koloru, to oczywiście mogą to Państwo uczynić. Naszym pierwszym kolorem będzie kolor żółty. Do malowania polecam użyć farby akrylowe, ponieważ schną one szybciutko i jeżeli jej kolor nie będzie nam się podobać w danym miejscu, to możemy poczekać chwilę i potem pokryć daną warstwę innym kolorem. Ja wybieram poza słońcem kilka z ornamentów w środku ryby i już potem przechodzę do malowania nieba. To niebo w moim przypadku będzie koloru jasno-niebieskiego, czyli wymieszam kolor niebieski z kolorem białym. Będę bardzo uważać, aby nie pokrywać linii pisaka, jakkolwiek jeżeli popełnia taki błąd, to zawsze później można tę linię na nowo pokryć, czy to farbą, czy pisakiem. Jeżeli Państwo wybiorą inny kolor, to oczywiście będzie to także dobrym wyborem, bo sam Jim Oshkenegish niekoniecznie pracował z tak zwanymi lokalnymi kolorami, czyli kolorem niebieskim, na przykład reprezentującym niebo. Zamiast tego bardzo często używa koloru na przykład różowego czy pomarańczowego. I już czas, żeby przejść do użycia kolejnego koloru. Ja postanowiłam skoncentrować się na użyciu tylko tych podstawowych kolorów, czyli koloru żółtego, czerwonego i niebieskiego. Państwo natomiast mogą wybrać kolory takie, jakie będą Państwu odpowiadać. Tym czerwonym kolorem pokrywam powierzchnię ryby, omijając elementy, które są albo czarne, albo żółte. Jestem bardzo dokładna w nakładaniu farby, tak aby jak najmniej uszkodzić czy pokryć te inne elementy w środku ryby, jak również tej linii reprezentującej kształt naszego łososia. Również staram się nie nakładać bardzo dużej ilości farby, bo moim założeniem, za przykładem Jimmy Oshkenegish, jest nie zajmowanie się kreowaniem texture czy faktury. Zamiast tego chcę użyć płaszczyzny, które będą się tylko różnić kolorem użytym na nich i swoim kształtem. Jeżeli będzie Państwu odpowiadać pozostawienie białego koloru płaszczyzny papieru, to proszę to również uczynić. Dobór kolorów zależy tylko i wyłącznie od Państwa i od Państwa fantazji. A teraz już przechodzę do malowania wody. I pozostaje w tym przypadku bardzo tradycyjna.
pokrywając powierzchnię ciemnym kolorem niebieskim. Znowu jestem bardzo ostrożna przy nakładaniu farby, tak aby uniknąć pokrywania linii reprezentującej rybę farbą niebieską. Nie zostawiam nawet jednego fragmentu białego tam, gdzie postanawiam nałożyć kolor reprezentujący wodę. To jest bardzo ważne. Również nie chcą Państwo, aby pociągnięcia pędzla były widoczne. To ma być tylko i wyłącznie płaszczyzna koloru, bez żadnych dodatkowych atrakcji, bym to nazwała. I tak już powolutku, cierpliwie pokrywam całą powierzchnię. A to już tylko poprawienie linii czarnych. Bo rysując je pisakiem, ten odcień nie jest aż tak intensywny jak kolor czarnej farby. A więc używając pędzelka, który jest mały wielkością i taki krągły z punkcikiem, spokojnie wracam na powierzchnię linii pisaka. I tak to już nasz obraz jest wykończony. Mam nadzieję, że będzie to przyjemna praca rodzinna, bo tak naprawdę to największą przyjemnością jest malowanie tego typu obrazów razem w naszej gromadzie rodzinnej, tak aby przy okazji uczcić pamięć, jak również osiągnięcia naszych rdzennych mieszkańców Kanady. Dziękuję Państwu za uwagę i już zapraszam do kolejnego odcinka w przyszłym tygodniu. Dziękuję, do usłyszenia, bye bye.